no cześć. Właśnie za chwilę wyjeżdżamy na obóz skautowy, ale będzie cat. Już jesteśmy na obozie i zaraz zaczynamy budować obóz. To znaczy będziemy stawali domki, masty, bramę i inne fajne rzeczy. Na samym początku obozu trzeba zbudować obóz, więc dziewczyny wzięły się do roboty. Idziemy zobaczyć, jakim idzie. Cześć dziewczyny. Cześć. Co robicie? Budujemy kaplicę. A to co to będzie? To będzie ołtarz. To będzie ołtarz? A to tu jest, widzę, ambona. A tutaj? Tutaj będzie stolik dla ministrantów, żeby postawić różne rzeczy. Ale fajnie. Tu jest już Krzyś. Krzyś to jest pierwsza rzecz, którą się stawia w obozowisku. Tu jest nawet świeczka już przywiązana do słupa, na którym stoi wisi raczej sufit. Czyli to jest tak jak filar w katedrze. A tutaj w ogóle mają całą masę różnych filarów. Taki wysoki, wysoki aż do nieba. Ale czat. A tu dziewczyny budują inne rzeczy. Tu budują scenę i widownię. Scena już jest, a tu będzie widownia. Tak, widownia będzie śliczna. A tutaj jest plac apelowy. Tu robimy apele. Są masty. Bardzo piękne są masty. Sami stawialiśmy, dlatego są takie fajne. A tutaj druhny robią tablicę ogłoszeń. Teraz dziewczyny mierzą zierdzie na platformę. Trzeba dobrze wymierzyć, bo jak będzie za duża, to będzie trzeba przyciąć. A jak będzie za mała, to kanał. Mamy siekierki i będziemy rąbać teraz. Fajna robota. Bierzemy zierdkę. Trzy, cztery... Ciemska. Dziewczyny niosą belki, ale czat. No ba. No oczywiście. Patrz, jedną ręką niesie, jedną ręką całe drzewo. Zierdkę się przywiązuje do drzewa, a potem się przywiązuje do zierdki następną zierdkę i do tej zierdki przywiązuje się inną zierdkę i potem się wyplata sznurkiem i się potem robi domek, ale będzie fajnie. Za tamto drzewo, Asia. Dziewczyny budują platformę, ale czat. Teraz ciężko pracujemy na platformach, przywiązujemy sznurki. Mocno, ciągnij mocno, ja ci pomogę. Będę patrzył i dopingował. 3, 4. 3, 4. I równo, raz, raz. Chyba jakoś nie bardzo mi wyszło. W prawie harcerki jest napisane, że harcerka śpiewa w trudnościach, więc te harcerki śpiewają w trudnościach. Dobra. Na stole szklanka ka, na stole szklanka ka. Druhny właśnie zagwizdały, to znaczy, że jest przerwa w pracy i wszyscy idziemy na modlitwę Anioł Pański. No właśnie, bo po co komu coś robić, jeżeli nie ma w tym wszystkim Pana Jezusa? Budowanie platform, zabawa... To wszystko ma tylko sens wtedy, kiedy patrzymy na Pana Jezusa, jako na nasze szczęście maksymalnie całkowite. Na obozie jeszcze było bardzo dużo rzeczy różnych, fajnych. Opowiemy o tym w następnym odcinku. Cześć! Strasznie lało i co? Leżały tutaj gdzieś nasze mędaszki.